kontakty z opozycją miałem takie bardzo delikatne, to znaczy byłem czytelnikiem pism wydawanych przez opozycję, biuletynu informacyjnego Korowskiego, czytałem również Aneks, czytałem Puls, Lubelskie spotkania i to były pisma, które zaczęły wychodzić od 1977 roku, czy może troszeczkę wcześniej i rozwój ich właśnie tego ruchu wydawniczego to była końcówka lat 70., kiedy ja już byłem na Śląsku i te pisma przywoziłem tu na Śląsk i również pożyczałem kolegom w Instytucie Farbi-Lakierfi w Gliwicach, co spotykało się z ich zachwytem. Pisma dostawałem od kuzyna, który był związany z Wacławem Cholewińskim, to jest taki znany obecnie pisarz i tą drogą do mnie docierały. Poza tym miałem jeszcze innych kolegów, o których wiedziałem, że są związani z opozycją, więc nie było żadnego problemu, jako że w okolicach Warszawy, to nie był żaden ewenement, żadna sensacja, że ktoś czytał pisma opozycyjne. Większa sensacja była, jak się te pisma pojawiały na Śląsku niewątpliwie. To nie były tylko biuletyny, dlatego że jakby od 1978 roku, czyli już pracując w Instytucie Farb i Lakierów w Gliwicach, wyjeżdżałem co roku do pracy zarobkowej podczas wakacji, podczas urlopu do Austrii i stamtąd przywoziłem książki różnych wydawnictw, głównie wydawnictwa kultury. W jaki sposób się to odbywało? Otóż książki kupowałem tam u miejscowego rezydenta, który sprzedawał różne pozycje. Sprzedawał książki Miłosza, Mieroszewskiego i przywiozłem w 1978 roku przywiozłem drugi tom Archipelagu Gołak Sołżenicyna, dlatego drugi, bo pierwszy już miałem, jako że mój teść wcześniej przywiózł z zagranicy, no i rozpowszechniałem te książki również wśród kolegów, jak już powiedziałem, budząc ich wielki zachwyt. Wrażenia były wstrząsające, z tym, że nie było to zupełne odkrycie, dlatego że o tych książkach mówiły rozgłośnie zachodnie, które słuchałem i ludzie to o tym słyszeli, natomiast takim wielkim przeżyciem było wziąć tą charakterystyczną książkę z taką szarą kratką wydawaną przez paryską kulturę. To tak się to miało w ręku, to taki dreszcz emocji człowiek przeżywał, że dotykał czegoś no, niezwykłego. Niezwykłego oczywiście dzisiaj młodzi ludzie tego nie zrozumieją, jak można wziąć książkę do ręki i czuć niezwykłość sytuacji. No, była to niezwykłość wynikająca z istnienia cenzury, która to cenzura uniemożliwiała dostęp takiej literatury do umysłów Polaków i człowiek, który poradził sobie, przechytrzył tą cenzurę, a nie było to proste, bo to musiał przeżywać jakieś emocje, zwłaszcza jeżeli był człowiekiem wrażliwym, którego coś obchodziło. Mówię, że nie było to proste, dlatego że ja dostawałem co roku paszport, w 1977 roku byłem na takiej wycieczce objazdowej po Europie, Włochy, Francja, Szwajcaria, Austria, ale od 1978 roku zacząłem wyjeżdżać do pracy, dlatego że z prostych przyczyn, że o ile w Instytucie Farb i Lakierów, tak powiem w skrócie, zarabiałem ówczesnych 5000 zł, za które mogłem kupić 40 dolarów amerykańskich, bo na czarnym rynku dolary były po 120 zł lub trochę drożej, to około 40 dolarów mogłem kupić, to jakie to były pieniądze, znaczy w inny sposób waluta była nieosiągalna, nie było możliwości wymiany w banku, czy tak jak dzisiaj w kantorach, po prostu trzeba było kupować nielegalnie od kogoś tam na czarnym rynku, więc mogłem kupić za te swoje miesięczne pobory 40 dolarów, a z Austrii po wakacjach przywoziłem, powiedzmy, niech to będzie tak 500 dolarów co najmniej.
Więc to był jednoroczny zarobek. Gdybym wszystkie pieniądze zarobione nie jadł, nie opłacał mieszkania, gdybym wszystkie pieniądze przeznaczał w ciągu roku na zakup dolarów, to te 500 dolarów pewnie bym mógł kupić. Więc to pokazuje, że ludzie, którzy dostawali paszporty, byli młodzi, sprawni, umieli sobie znaleźć pracę, a nie było to tak łatwo jak dzisiaj, kiedy jedziemy jako obywatele Unii Europejskiej i legalnie tą pracę dostajemy. To była praca najczęściej na czarno, w różnych miejscach. No to ten, który wyjeżdżał na zarobek, no stawał się krezusem w stosunku do zarabiającego w Polsce, bo jak mówię, no pokazałem, że po wakacjach przywoziłem jakby drugą pensję netto. No za którą mogłem sobie kupić, no i kupiłem w 79 roku auto polskiego Fiata 126P, to też warto powiedzieć, kosztował 92 tysiące złotych, ale był na zapisy i nie można było kupić, natomiast co jakiś czas można było w tak zwanym ekspresie kupić, czyli za dopłatą 48 tysięcy. Ja w 1979 roku, płacąc 140 tysięcy złotych, czyli 28 moich miesięcznych poborów w Instytucie Farb i Lakierów, stałem się szczęśliwym posiadaczem auta, którym no, wyjechałem do pracy w tym 79 roku po raz drugi. I to auto jest, dlatego o nim też tak mówię, bo jest ważne z tego powodu, że w tym aucie no, przywoziłem książki. Gdyby mi znaleziono te książki, to albo nie dostałbym paszportu w kolejnym roku, albo jakbym dostał ten paszport, to pewnie za cenę bycia konfidentem, tak jak wielu ludzi złapanych na szmuglowaniu. Znam taki przypadek, że młody człowiek szmuglujący książki z Wielkiej Brytanii, złapany na lotnisku, miał alternatywę, jeszcze pracował do tego na uniwersytecie, więc miał alternatywę, albo podpisze zgodę na współpracę, albo nigdy więcej paszportu nie dostanie. No on uległ, podpisał tą zgodę na współpracę i dzisiaj w IPN-ie jego nazwisko figuruje. Natomiast no, gdybym tego nie zrobił, a pewnie bym nie zrobił, no to musiałbym z tych intratnych wyjazdów zrezygnować. Ale jak te książki przewoziłem? Otóż zawsze było ryzyko dokładnej kontroli na granicy, bo jak wyjeżdżaliśmy z żoną w 79 roku, to mieliśmy całe auto jedzenia, bo jechaliśmy na ponad miesiąc, więc nie muszę mówić, że przy tych 40 dolarach, które mogłem kupić za miesięczne zarobki w Polsce, to wiele jedzenia za granicą bym nie był w stanie kupić, a z kolei tam zarabiane pieniądze przeznaczane na jedzenie byłyby marnotrawstwem z takiego punktu widzenia. I w związku z tym, jak wywoziliśmy sporo jedzenia w maluchu, no to na granicy w Cieszynie nam wszystko kazali wyłożyć, rozpakować dosłownie to auto, obejrzeli, no i to po takim upokarzającym akcie mogliśmy kontynuować podróż dalej. I w związku z tym musiałem się liczyć z tym, że przy przyjeździe podobna procedura może być zastosowana i w związku z tym, zanim wyjechałem, to sobie obmyśliłem, gdzie ja te książki bym mógł chować. Dlatego, że ja dostawałem miesięcznik Kultura od Jerzego Giedroycia, bo ja napisałem do niego list na paryski adres Kultury. No i on mi odpisał i przysłał książki na postrestant w Wiedniu. Odebrałem te książki, rocznik, pierwszy raz ten roczniki paryskiej kultury miałem cały 1978 rok, ale wtedy jeszcze byłem pociągiem, więc jakoś tam w tym pociągu przeszmuglowałem w sąsiednim przedziale. Ale to niewiele tego byłem w stanie przeszmuglować. W związku z tym taki lepszy szmugiel, skuteczniejszy, rozpoczął się w następnym roku, kiedy miałem właśnie to auto. I gdy obejrzałem to auto, zobaczyłem, że na nadkolach, przy tylnych kołach, te nadkola są zabezpieczone taką wkładką z tworzywa. I ta wkładka z tworzywa jest przypięta takimi szpilami, też tworzywowymi, do karoserii. Zdemontowałem to, zobaczyłem, że tam jest mnóstwo miejsca, więc dokupiłem sobie tych szpil po prostu, bo żeby, jak się to przy demontażu, te szpile trzeba było ściąć. Więc dokupiłem sobie oryginalne szpile
No i po przyjeździe do Austrii pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było nafaszerowanie tych dwóch nadkoli książkami i przypięcie tych szpil. No to było widać, że tam ktoś coś majstrował, ale po 6 tygodniach pobytu, gdzie to się kurzyło i tak dalej, to wszystko wyglądało w sposób bardzo naturalny, zakurzone i nikomu do głowy nie przychodziło na granicy, żeby aż tak tego delikwenta rewidować, tym bardziej, że wyglądałem jak typowa polska jołopa, to znaczy wiozłem włóczkę, która była tu wielkim rarytasem, różnokolorowa, też na tym można było trochę pieniędzy zarobić. Płyny do kąpieli o zapachu jodłowym czy jabłkowym, wielki rarytas, 5-litrowy czy 2-litrowa butla płynu, to mówię, mówię to do tych, którzy dzisiaj po prostu idą do pierwszej lepszej Biedronki czy jakiegoś Lidla i takie rarytasy kupują, a to było tak jak dzisiaj jest powszechnie dostępne i o żadnym statusie Polaka nie świadczy, jeżeli taki płyn do kąpieli sobie kupi, no to wtedy to był rarytas i te rarytasy Polacy powszechnie przywozili. Ja się tu niczym nie odróżniałem, całe tylne siedzenie, ale to włóczka, to jakiś płyn, a to coś, a to jakiś kalkulator przywiozłem. No, jeżeli nie było donosu na mnie, a nie było, jak widać z tego, że coś tam mogę wieść innego, no to ci pogranicznicy się tym specjalnie nie interesowali i udawało mi się przywozić. I tak kilka razy stosowałem ten manewr, przywożąc sporo książek. No i te książki, jak już powtarzałem, pożyczałem w instytucie. Było to powszechnie znane, co przysporzyło mi wielkiej popularności, ale też nikt na mnie nie doniósł. To też jest jakby symptom czasów, że archipelag Gułag przeczytał między innymi mój szef, pan docent Jerzy Kukla, który był pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przeczytał, ja paszporty nadal dostawałem, nikt się mnie z tego powodu nie czepiał. To pokazuje po prostu no, taką sytuację, że z jednej strony to donosicielstwo formalne było bardzo rozbudowane, a z drugiej strony nie zawsze skuteczne.